Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich w kawiarence Piosenka o porcelanie. Witam tych, którzy tutaj od wczoraj siedzą nieruchomo i zostali przez noc całą po wczorajszym wywoływaniu duchów. Witam tych, co przybyli po raz pierwszy w tym roku czy tego lata, bo też widzę i takich. A przede wszystkim chcę powitać bardzo ciepło. Wojciech Bonowicz jest z nami. Witamy cię, Wojtku, bardzo serdecznie. Dawno go nie było w Krasnogródzie. Bywał jeszcze przed nami tutaj, prawda? Bywało, tak? W Krasnogródzie samej nie, ale w Sejnach, tak. W Sejnach. W Sejnach, Wiżajny, pamiętam, jeszcze nawet odwiedziliśmy z bratem. Jeszcze był PRL. Tak. Chodziło się raczej, no jak się udało, to był PKS, nie? Tak, do Krasnogródy wtedy trzeba było chodzić pieszo raczej, bo był jeden autobus. Nadal, prawda? Tak. Zmiany zachodzą, ale powoli, prawda? Wojciech Bonowicz jest poetą, pisarzem, biografem księdza Józefa Tischnera, ale też kilku innych książek wokół dzieła filozofa dialogu. Współpracuje z Tygodnikiem Powszechnym, ale też jest człowiekiem, który od lat wielu pracuje z ludźmi niepełnosprawnymi, jest laureatem Medalu Świętego Brata razem z żoną za pracę w tej dziedzinie właśnie, która myślę, że ma też również związek z tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali, Wojtku, bo chcę, żebyśmy porozmawiali po prostu o takiej mądrości życia, troszkę śladem Tischnera, idąc w dzisiejsze czasy. Kilka lat temu, to był rok 2019, jak opublikowałeś Dziennik Końca Świata. Teraz ukazał się w wydawnictwie Znak Dziennik Pocieszenia, czyli dwie książki w odstępie niewielkiego okresu czasu, w których zawierasz swoje felietony publikowane w Tygodniku Powszechnym, ale nie tylko. Czasem je zmieniasz, dodajesz swoje notatki, ale jak je się czyta, to czyta się właśnie jako taki rodzaj mądrościowego poszukiwania, pielgrzymowania przez współczesne czasy, żeby sobie z tym wszystkim dać radę jakoś, żeby się nie zagubić. I co się wydarzyło między tym czasem tuż przed pandemią, 2019 rokiem i Dziennikiem Końca Świata i tym, że poczułeś, że trzeba pisać Dziennik Pocieszenia? No, przede wszystkim bardzo dziękuję wam za to zaproszenie i bardzo się cieszę, że państwo tak licznie przyszli. To niesamowite dla mnie uczucie. Ja ze sobą zabrałem taką świnkę. To jest świnka pocieszenia właśnie, bo jak wam by się zrobiło smutno w czasie rozmowy, to już mnie nie słuchajcie, tylko sobie popatrzcie na tę świnkę i wtedy od razu się wam zrobi lepiej. Ja ją, prawdę mówiąc, dwa dni temu na jarmarku w Holi kupiłem na Polesiu. Ona tak stała, to jest ważne właściwie dla tego spotkania, ona tak stała na stoisku, wyrzeźbił ją znakomity artysta ludowy Eugeniusz Węgiełek. Ludzie tam kupowali różne rzeczy u niego, ja również kupiłem parę wspaniałych rzeźb, ale to jest rzeczywiście jeden z najwyższej klasy artystów tak żyjących. Ale ta świnka jakoś nie miała powodzenia, a tak stała, jak widzicie państwo, ona się tak uśmiecha, weźcie mnie, weźcie, nie? Ale jakoś nikt jej nie chciał. Jak już wychodziłem z tego targowiska, jeszcze mnie coś tknęło i się wróciłem. I widzę, że pan Eugeniusz zwija stoisko i znowu tą piękną świnkę chyba zapakuje i powiezie do domu. No i moje serce powiedziało, że jednak trzeba. No więc dzienniku... zapłaciłem za tę przyjaźń i teraz mam taką przyjaciółkę. W Dzienniku Pocieszenia piszesz o kaczuszce, tak, która też jest trochę krzywa, tak, którą tak masz od lat ze sobą, i misiu na wypchanym trocinami, którego rodzice powstrzymywali, żeby fetysze są bardzo potrzebne.
Właśnie. Masz je zawsze ze sobą. Jest jakaś taka kultura, nie zawsze wożę, ale rzeczywiście zawsze towarzyszą mi przy wszystkich przeprowadzkach. Jeśli ktoś wam mówi, no bo jakby słowo fetyszyzm oznacza coś negatywnego, że jakby przywiązujemy się do przedmiotu i traktujemy go z nadmierną atencją, nawet z nadmierną pobożnością, ale dobrze wiemy, że nie o to chodzi. Znaczy przedmioty są nam bardzo potrzebne, pewna stałość też przedmiotów. No w końcu jesteśmy w miejscu, które ma nazwę od wiersza, który o tym mówi, prawda? Ten wiersz o porcelanie, a wiele innych, prawda? I przedmioty są, myślę, zwłaszcza też takie przedmioty artystyczne, czy takie, no, ja wiem, że państwo patrzycie i macie wątpliwości, czy to jeszcze jest sztuka, ale to naprawdę ta świnka po prostu, jakby ona otwierała olimpiadę, nie byłoby żadnych kontrowersji. Po prostu uważam, że to na tym polega problem, że czasem się wymyśla choć co, a pan Węgiełek siedzi i rzeźbi tak, żebyśmy byli szczęśliwi, prawda? Żeby nam, jak popatrzymy, żeby nam się lepiej zrobiło na duszy. I trochę tak, więc to są takie fetysze, które nam, one właściwie, ja mam do nich stosunek właściwie niesentymentalny do tych zabawek, tylko to jest stosunek pewnej wierności, pewnej przyjaźni. Dobrze takie rzeczy koło siebie mieć, które są z nami długo i które może nawet z nami odejdą, nie? Bo, prawda? Może nawet tak to zorganizujemy, żeby one już z nami odeszły, a może nie, zobaczymy jeszcze. Ale właściwie pytanie dotyczyło czegoś innego, bo rzeczywiście ostatnie lata są latami, myślę, dla nas wszystkich ogromnej próby. Takiej próby na wielu poziomach, to znaczy czy my... Co to znaczy być człowiekiem na przykład? Nie? Co to, może tak, żeby od tego najważniejszego poziomu zacząć. Jakie obowiązki mamy jako ludzie wobec siebie, wobec innych ludzi, prawda? Czy to jest nasza sprawa? Ta symbolicznie, no tu odwołam się do tego, co jest w ogrodzie. Czy Lampedusa to jest nasza sprawa, czy nie nasza, prawda? Czy Sudan to jest nasza sprawa, czy nie nasza? Ukraina nasza, czy nie nasza? Wbrew pozorom to nie jest takie oczywiste. Ludzie udzielają w Polsce bardzo różnych odpowiedzi. W jakim stopniu też... Więc to jest jedno z tych pytań, prawda, wielkich, które przed nami stanęło. Jak daleko sięga nasze człowieczeństwo i nasze pole odpowiedzialności za innych? I czy ono ma być motywowane tylko strachem? No trzeba pomagać, bo jak nie wygrają tej wojny, to przyjdzie tutaj do nas to nieszczęście, czy ono jest motywowane czym innym. Więc mi się wydaje, że to jest jeden poziom, ale tych poziomów jest więcej. Jest lęk pewien ekonomiczny, który nas też na pewno dotyka. Są rozmaite lęki związane z takimi przemianami, które czujemy, że nadchodzą, ale jeszcze trochę nie do końca chcemy wierzyć. Czyli to wszystko, co nazywamy kryzysem klimatycznym. Jeszcze nie wierzymy, już wiemy, że tak jest, ale może jednak ci, co mówią, że jakoś to będzie, mają rację. I tak dalej, i tak dalej. I to się wszystko nawarstwiło w tych ostatnich latach. I powiedziałbym, że trochę, jak to mówi ładnie poeta, za duży wiatr na moją wełnę. Już po prostu, prawda, już jest za dużo. Jesteśmy bardzo zmęczeni. Uciekamy przed tym zmęczeniem w rozmaite, no bo szukamy różnych dróg ucieczki, prawda, ale właściwie nie da się przed tymi pytaniami uciec. I pomyślałem sobie, że trzeba napisać książkę, która by ludziom też dała trochę takiej ulgi, takiego poczucia, ulga płynie przede wszystkim z poczucia sensu, że mimo wszystkich tych zawirowań, problemów, nawarstwień, są jakieś ośrodki sensu, prawda. I zwróćmy się do nich i spróbujmy się nie dobijać jeszcze. Teraz pisałem taki felieton, dziękuję pani Kasiu za podpowiedź. Mm-hmm. Teraz pisałem taki felieton o moich przyjaciołach, z którymi jeżdżę na obozy właśnie. To są osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
I na tym obozie, kiedy tak byłem, my tam spędzamy czas bardzo leniwie, no tam też, no mniej więcej takie zajęcie mamy, jak my teraz tutaj, prawda? Czyli kawki się napić, ciasteczko jeszcze do tego, żeby było. Nie siłujemy się na nic wielkiego, chcemy być po prostu, pobyć ze sobą. I tam w tym felietonie jest taki motyw, że jakby mamy jeszcze w sobie, w ludziach jest coś takiego, że potrzebują do tej biedy, która już jest biedą obiektywną, jeszcze sobie dodawać coś. To ja próbuję ludzi jakby odciążyć, powiedzieć im nie, już nie dodawaj, już jest wystarczająco dużo, nie dodawaj swojej złości, nie dodawaj swoich złych emocji, nie? Spróbuj jakby zdjąć z tego świata trochę tego zła i może już wtedy nawet zrobi się trochę jaśniej, nie? Coś takiego. Dobrze, to pójdźmy teraz tym tropem, że rzeczywiście nam duszność się tutaj robi i musimy sobie pomóc, jak sobie z tym czasem i z tą sytuacją poradzić. No z jednej strony mówisz, właśnie zaczęliśmy, jeszcze wracając do takich pięknych rzeczy, jak ta świnka, że nasze posiadanie, że nasz związek z rzeczami, tym, że mamy jakieś cenne przedmioty, w których się jakaś esencja osadza i coś one wnoszą swoją obecnością, że to zastąpiliśmy jakby obsesją posiadania. Mhm. Nawet tak już nawet nie wiem, czy posiadania, czy już tylko łapania kolejnego, prawda? Bo my już nawet tego nie posiadamy za bardzo, bo już nie mamy na to czasu, nie? Żeby tak posiadać naprawdę, nie? Tylko, że takiego... Wydawało się na przykład, że po COVID-zie i po tym blokadzie, wiadomo było, że po COVID-zie, po tej blokadzie takiej, ludzie się rzucą znowu, żeby podróżować, ale nie myślałem, że aż tak zachłannie. Mhm. Znaczy sądziłem, że ten COVID, że to doświadczenie nauczy nas i uświadomi nam, że musimy być trochę mniej zachłanni. No, ale okazuje się, że jest bardzo trudno sobie z tym poradzić, że ta pokusa, żeby jeszcze tu, jeszcze to, prawda? Jakby człowiek rzeczywiście, może to jest to, że musi człowiek właśnie ten swój strach jakoś przegonić, nie? Biegnie gdzieś, żeby go ten strach nie dogonił, stąd to on biegnie aż do Egiptu, albo biegnie do Malezji, albo biegnie nie wiem gdzie. Wraca umęczony. Ja, żeby była jasność, ja nie mam nic przeciwko podróżom, tu jest cały rozdział poświęcony podróżom. Tylko chodzi mi o takie podróże, które są kompulsywne, które właściwie nie są podróżami dokąd, tylko są takim ruchem, prawda, zdobywców może, nie wiem jak to nazwać. Bardzo mi się podoba jak takie przejęzyczenie, że byliśmy na wczasach all excuse me, prawda? Bo rzeczywiście to naprawdę wybaczenia wymagają takie nieraz podróże, które są, ludzie opowiadają co jedli, co, ale właściwie byli w Maroku i no coś tam zobaczyli oczywiście z tego Maroka, coś przywieźli, ale właściwie nic. Opaleniznę oczywiście, tak, no na pewno, to parę kilogramów też, tak, ale w zasadzie jakby, znaczy nie chcę, żeby to było za bardzo przemądrowane, to co mówię, ale mam takie, cała książka jest o tym, żeby jakby żyć mniej intensywnie, znaczy żyć intensywniej robiąc mniej, nie? Coś takiego bym chyba powiedział. Na tym musi polegać chyba zmiana, którą musimy przeprowadzić, żeby trochę uskromnić swoje rozmaite oczekiwania. Nie? Małgosia Chmielewska ma takie piękne sformułowanie. Musimy się posunąć na ławce życia. No musimy po prostu. Są ludzie żyjący w tak skrajnym upokorzeniu, że musimy się przesunąć trochę, żeby im zrobić... Nie o to chodzi, bo w Polsce głównie jest dyskusja, czy puścić ich do Europy, czy nie. Ale w ogóle nie ma dyskusji o tym, że oni, wielu z nich wcale by nie chciało tu przyjść, tylko nie bardzo widzą dla siebie scenariusz. Tak. I że to się wiąże jakby z całą naszą postawą też wobec życia. Wspomniałeś, że za działalność dostałem medal brata Alberta. Jest takie piękne zdanie brata Alberta. Mam nadzieję, że
że w tych emocjach nie pomylę, niżej siadać, mniej jadać, dużo robić, mało gadać. To ja myślę, że to jest taki mniej więcej program. Bardzo trudno to jest aplikować, bo raczej kultura cała ciągle żyje takim mitem, że tylko obfite jest piękne na przykład. No, nieprzypadkowo do tej olimpiady zrobiłem trochę taką aluzję, ale że musi być taki bizantynizm, to wtedy jest naprawdę coś. No, to wtedy wszyscy powiedzą, że no było coś. Nie? I musi być więcej niż poprzednio. Musi być więcej niż poprzednio, tak, bardzo trafnie. Nie? Musimy przelicytować i przelicytować. I to jest właściwie coś takiego, co wyraża bardzo mocny taki imperatyw w kulturze współczesnej, współczesnej cywilizacji zachodniej przede wszystkim, ale już w tej chwili nie tylko. Właściwie Chińczycy mają ten sam problem, Indie mają ten sam problem, że musi być dużo, bogato, prawda, i talerz zawsze musi być taki, że przepełniony, prawda, jak nie, to tak jakbyśmy coś tracili, no nie wiem. Ja, i to chyba jest najtrudniejsze wyzwanie, jakie przed nami stanęło, żeby teraz w kulturze powiedzieć jakoś stop, no nie, że posunąć się. Tego talerza nie musisz mieć tyle na tym talerzu, bo to nawet nie jest zdrowe dla ciebie, że ty tam masz tyle. Nie? Jest tylu, i tym talerzem twoim obfitym można nakarmić bardzo wielu ludzi po prostu. No. Wracamy do takich prostych prawd. Ja przepraszam, że tak mówię, tu podejrzewam, że na sali są ludzie, którzy w większości myślą podobnie, ale z drugiej strony no o tym jest ta książka. I jeszcze trzecia rzecz, króciutko tylko powiem. Ja myślę, że to jest też takie, to wtedy w COVID-zie też się pokazało, że nam brakuje bardzo czułości po prostu w takich relacjach, takiej czułości, no wtedy to się wyrażało, ten brak się wyrażał tym, że się nie można było przytulać na przykład, że, prawda, że pocałunek stał się czymś groźnym. No. I muszę powiedzieć, że to jest bardzo ważny też dla mnie motyw takiej kultury, która umie być czuła po prostu, dostrzegać, żeby taka kultura, w której ludzie dostrzegają siebie nawzajem i dostrzegają także to, że ta kultura dużo robi wokół ciała, szumu, przebiera je, ubiera, pokazuje, demonstruje, ale właściwie nie pozwala temu ciału jakby dostać tego, czego ono najbardziej potrzebuje. To jest właśnie przytulenie, atencja, taka ciepło po prostu innego. No i wokół tego się zrobiło strasznie tak jakoś gorzko. I, no więc to są takie chyba trzy motywy tej książki. Bardzo pięknie piszesz w dzienniku i chcę cię o to, żebyś więcej powiedział o życiu w poprzek. Mhm. Że szukasz takiej drogi, wiesz, między tymi polaryzującymi opcjami, że powinniśmy znaleźć taką drogę w poprzek. Co to jest? To jest ciekawe zjawisko, bo wszystkim w zasadzie, z kim się nie pogada, no może poza wyjątkowymi już takimi radykałami, ale właściwie wszystkim przeszkadza to, że Polska jest takim spolaryzowanym krajem. Ale równocześnie bardzo trudno jest ludziom wyjść i zacząć żyć, a może tylko się im wydaje, że jest trudno i po prostu się powstrzymują. I to, co ja nazywam życie w poprzek, tak właśnie żyć, żeby jakby myśleć jeszcze inaczej, prawda? Niekoniecznie tak, jak myśli jeden czy drugi biegun. Szukać jakby swojego jeszcze bieguna, nie? To jest w ogóle ogromny też problem naszego świata, że niby dużo się mówi o rozmaitości, różnorodności, jaką są wartością, jaką ona jest wartością, ale w zasadzie większość ludzi wcale tego nie lubi i pluralizm nas męczy, bo najlepiej, żeby wszyscy myśleli tak jak ja i się ze mną zgadzali i to by było w ogóle super. No. I tak się konstruuje partie polityczne, że musi być jednomyślność, prawda, i tak dalej, i tak się trochę konstruuje, no niestety szkołę, prawda, że musi być jeden klucz do zadania, prawda, i jedna linia interpretacji i tak dalej, tak jakbyśmy jak przepatrzyli, jest bardzo dużo takich obszarów, w których właściwie
My ciągle jesteśmy zaganiani, żeby było tylko na jeden sposób. Nie? I to dotyczy też Kościoła oczywiście. I takie, gdy Kościół jakby z natury swojej musi być różnorodnością, zawsze był. Nawet się mówiło pierwotnie kościoły, nie mówiło się jeden kościół, tylko pisze do kościołów, prawda? Bo był bardzo był bogactwem po prostu, bo każdy odkrywał i każdy odkrywał no, taki, jaki był, czyli wnosił też do tego całe swoje wykształcenie, prawda, emocje, tradycje. I mi się wydaje, że to jest, że trzeba na bardzo to akurat no, tutaj w tym miejscu to już nie ma w ogóle co o tym mówić, bo to jest wasz program. Pracować jakby na tym głębokim poziomie akceptacji dla różnorodności, nie? Jak wielką, ukazywanie, jak wielką wartością jest to, że jesteśmy różni, że właśnie te miejsca, w których były styki, prawda, kultur, styki różnych wrażliwości, to one były płodne. One właśnie, prawda, one były najpłodniejsze, no właśnie przez tą konfrontację. Przez to współpracę, klejenie dwóch nagle odmiennych, prawda, czy trzech odmiennych, czy czterech odmiennych światów. I to mi się wydaje ważnym też takim motywem. Życie w poprzek to jest właśnie życie, które nam pokazuje tą wartość. Skądinąd myślę, że wielu z nas jest tak zbudowanych, że jesteśmy też wewnętrznie bardzo niekoherentni, prawda, nasze poglądy nie są spójne w wielu sprawach, są zlepkiem bardzo różnych idei. Nie jest nigdy tak, że nie wiem, to bardzo dobrze widać, nie wiem, że nawet w niektórych sprawach w poprzek przebiegają podziały, nie wiem, właśnie stosunek do uchodźców na przykład, to biegnie w poprzek poglądów politycznych. To nie jest tak do końca, że to się dzieli tak bardzo równo jak polityka, nie? No i oczywiście no, naturalnym terenem jakby takim, gdzie się uczy tego akceptacji dla różnorodności, dla różnych punktów widzenia jest sztuka po prostu. Sztuka, literatura, no to wiadomo. To mi się wydaje, że to jest coś, czego potrzebujemy, ale nie jako, powiedziałbym, programu. Czyli tak na przykład się kręci takie filmy, czy takie powieści się pisze, które mają jakby wpisane w siebie, że to będzie trzeba bohatera wziąć stąd, z takiej grupy, z takiej grupy, z takiej grupy, tak skleić, żeby wszyscy byli zadowoleni. To moim zdaniem to jest kompletnie fałszywy, bo to zawsze się, po pierwsze, zawsze się kogoś nie wybierze, prawda? I zawsze jakaś grupa będzie pominięta. A po drugie, nie odtwarza się życia i nie pokazuje się życia w jego żywiole, tylko się właśnie tworzy jakby pewną sztuczną sytuację. Raczej lepiej jest wchodzić w życie takie, jakie ono jest i zobaczyć, że ono już w swojej treści jest różnorodne po prostu i chwycić tą realną różnorodność, która jest między ludźmi. Jak mówisz w poprzek, to też przypomniało mi się, jak żeśmy budowali tutaj most, wiesz, który jest tam przy Łodzi z Lampeduzy i pytaliśmy ludzi, jak sobie wyobrażają most. To jedną z odpowiedzi, które usłyszeliśmy, tylko pamiętajcie, żebyście go prosto nie zrobili. A dlaczego? Bo po prostym to diabeł chodzi. I dlatego on jest, wiesz, taki tam. To ciekawe, z tym się nie spotkałem, że po prostym diabeł. Tak. No, tak jak może twoja świnka. No. I jest też coś w przestrzeni twojego myślenia, przestrzeni pięknego, co piszesz, co nazywasz przedpokojem. Co to jest? Wojtku, no to taki jest trochę może żart językowy, trochę taki, ale w gruncie rzeczy zauważyłem, że bardzo wielu ludzi też, kiedy próbuje coś ze swoim życiem zrobić, wpada w taki rodzaj szybko frustracji. Bo na przykład próbują osiągnąć wewnętrzny pokój, no ale co, no, powiedzmy sobie prawdę, żona jest dalej ta sama, mąż ten sam, problemy te same, przestrzeń ta sama, robota ta sama, prawda? To był taki piękny dowcip Raczkowskiego. Co ty jesteś taki zdenerwowany? Byłem do spowiedzi i komunii, a jutro muszę pójść do pracy. Prawda? Byłaby zmiana, przemiana duchowa, no ale jutro trzeba do roboty iść. I to
Ja tak niezgrabnie streszczam, zawsze to ma lepiej sformułowane, ale rozumiecie, o co chodzi. No. I więc ludzie się tak od razu chcą jakby takiej radykalnej przemiany dokonać, no ale życie tak nie da się, znaczy niektórzy tak wyskakują z jednego życia i wskakują w nowe. Ale tak naprawdę to jest niemożliwe i właśnie to pragnienie pokoju wewnętrznego, nie ma jakiejś harmonii odzyskania. No jak mogę odzyskać, jak tu stary łazi po domu taki sam jak łaził, prawda? I co ja tu mogę z tym zrobić? I przedpokój to jest opisanie takiej sfery, w której my jakby mamy takiej sfery pomiędzy. Wychodzimy ze świata niepokoju, ale jeszcze nie wchodzimy nigdzie, jeszcze nie mamy... Bardzo często jesteśmy w takim stanie tak naprawdę. Nie możemy osiągnąć jakiejś harmonii, jakiejś zgody z samym sobą i potrzebujemy takiego miejsca. Właśnie to jest też miejsce dla kultury, dla literatury, dla sztuki. Kiedy my właśnie spotykając sztukę, oglądając obrazy, słuchając poezji, prawda, jakby powoli dojrzewamy do jakiejś zmiany, nie? To chyba to by było coś takiego. Żeby nie chcieć za dużo naraz. O, coś, że to widzę, że wiele osób mogłoby ze swoim życiem zrobić fajne rzeczy, ale są zbyt niecierpliwe. Nie? Za dużo naraz. Szybko by chcieli, żeby były efekty i szybko też jakby doznają frustracji, prawda, takiego. Trochę mówię teraz jak jakiś taki psycholog społeczny, czy nie wiem, a to nie jest do końca taka książka. Nie, żeby... nie, nie. Ona nie, jej celem nie jest, prawda, ona jest trochę tak chytrze wydana, że ona wygląda jak taki poradnik z wyróżnionymi myślami pewnymi, nawet mi się za to oberwało od kolegów pisarzy, ale to jest książka literacka po prostu, tylko ona mówi o czymś takim, że jakby uświadomiłem sobie, że literatura trochę nie daje dzisiaj ludziom tego, co im w tym momencie jest potrzebne. To znaczy czyni ich w sytuacji, kiedy są słabi, czyni ich jeszcze słabszymi. Tak. Nie mówię, że każda, nie mówię, że wszystko. Tylko, że jest bardzo ważne oczywiście, że literatura nam rozbija właśnie różne nasze przekonania i tego, ale tak pomyślałem sobie, że potrzeba tak napisać takie książki. Ja pamiętam, że dla mnie ważne były, nie wiem, na przykład w swoim czasie te eseistyczno-gawędziarskie takie książki Konwickiego. Jest 80. lata, jest ciemno, właściwie nie wiadomo, co z tym zrobić. Zgnije to, czy nie zgnije, rozpadnie, czy się nie rozpadnie. I nagle ktoś pisze z taką pewną dezynwolturą, ciepło o życiu, nie? Nie rozgrzebuje straszliwie tych ran, tylko pisze, a nawet jeśli pisze, bo przecież on pisał też, że ten świat właściwie się kręci trochę jak taki chaos, to w gruncie rzeczy te rozpoznania też jakoś się wzmacniają, prawda, te negatywne. Jest taki paradoks sztuki zresztą, że nawet kiedy ona ma nawet taką, wtedy kiedy mówi o tym, co negatywne, to też ma szansę jakoś nas, nie wiem, wzmocnić, nie? I takiej książki mi trochę brakowało, no i sobie sam napisałem. Jak mi... W tym pierwszym dzienniku to tutaj wydawca zachęca czytelnika w ten sposób. Będzie w tej książce mnóstwo przygód, przemocy i seksu. Różni ludzie różne rzeczy dziś obiecują, więc i ja mogę coś obiecać. Ale ta książka już zachęca inaczej. Chodzi o to, by człowiek pozwolił sobie na radość. No okazuje się, że tamta obietnica nie była za bardzo trafiona, że ludzi już seks nie interesuje w ogóle. A radość owszem, teraz lepiej działa ta zachęta, że tak, tak. Ja myślę, że ludzie szukają jednak ulgi, nie, też, prawda, że też by oczekiwali. Czasem się spotykam z taką krytyką, a i nawet ją trochę prowokuję, że oczekuję od sztuki, żeby ona też nie tylko nas jakby rozbijała czy prowokowała, co jest ważnym jej wymiarem, bardzo ważnym, bardzo ważnym. Bo to, jak to jest to słynne sformułowanie Kawki, prawda, jak siekierą zmarznięte morze. No czasem, no musi tak być. Jest w nas czasem zamarznięte morze i bardzo różne są te morza w ogóle. I musi być ktoś, kto walnie, prawda?
Ale z drugiej strony potrzebny jest też ten wymiar taki, bo ja wiem, konsolacji, nie wiem, takiego właśnie poczucia sensu, że ja jednak literaturze zawdzięczam bardzo dużo takiej i sztuce, prawda, takiego właśnie poczucia, że sensu, że no dobrze, że tu jestem, że mi się ta przygoda przytrafiła, prawda, nie? Coś takiego. No. Jest taki, o, może przeczytam jakiś wiersz, ale nie swój na początek. Jest taki wiersz Tedeum, który bardzo lubię. Napisał go Reznikow, tak, tak. Przetłumaczył na polski Piotr Zomer, który tłumaczy Reznikowa. To jest po prostu niesamowity, piękny wiersz. Tedeum. Nie śpiewam z powodu zwycięstw. Żadnego nie odniosłem. Ale z powodu wspólnego słońca. Ale z powodu wspólnego słońca, powiewu wiatru, hojności wiosny. Nie dla wygranej, ale z powodu pracy jednego dnia, wykonanej najlepiej jak mogłem, żeby usiąść przy wspólnym stole, nie na podium. No głupio trochę tu czytać, bo akurat siedzę na podium, ale... A wiesz, co to za podium, wiesz? Część stołu. Ale mam nadzieję, że nie czujecie zbytniego dystansu. Świnka zawsze pomaga ten dystans skrócić. Wiersz genialny, no, taki prosty, prawda? Ale taki właśnie o tym, że... No naprawdę, no szkoda by było nie przeżyć tego, co przeżywamy. Przy wszystkich tych strasznych rzeczach, które się dzieją i na które też możemy mieć wpływ, bo też o tym jest w tej książce, że to nie jest tak, że świat nie jest do zmiany. Nie? Znalazłem w książce twojej o księdzu Tischnerze taką anegdotę, chyba nie miałem ci nawet okazji za to podziękować, ale ona się okazała dla mnie bardzo ważna. Mówiłem o tym na spotkaniu w klubie Tygodnika Powszechnego, chyba pamiętam, bo ona wpisała się mocno, wiesz, w taką naszą filozofię działań, kiedy, pamiętasz, piszesz już, jak do umierającego księdza Tischnera przyszedł taki stary ksiądz z takim, no jak już się do ostatniego człowieka, znaczy w ostatnim momencie życia człowiek przychodzi, pyta o rzeczy najważniejsze i ten ksiądz zapytał księże Józefie, jak żyć? A Tischner mu odpowiedział na to, nieważne jak żyć, ważne z kim. A tu też piszesz w dzienniku o właśnie tym problemie, jakim, bo to też się chyba z tym wiąże, posiadania racji, prawda, że to, bo to jest taka rzecz, którą ja z kolei, wiesz, przywożę ze wschodu z pracy, gdzieś tam w Butanie, w Indonezji, kiedy spotykam ludzi, którzy wcale nie przywiązują takiej wagi do posiadania racji. Że masz jakby społeczność, która, w której o co innego chodzi. I bardziej chodzi właśnie o współistnienie, o to, jak się układa rzeczy pomiędzy sobą, niż o to, żeby udowodnić komuś. Myślę, że to jest bardzo zachodnie jakoś, że my żeśmy w naszej kulturze na Zachodzie coś takiego wypracowali. Tischner kiedyś podobno powiedział nawet komuś, no właśnie, to wydaje mi się bardzo trafne słowa. Może i masz rację, ale jakie z tego dobro? Tak. Prawda? Znaczy, możeś i nawet zagadał, przekonał, ale zmiażdżyłeś na przykład takiego człowieka, alboś go już zniszczył. Możeś i nawet wygrał tę bitkę, nie? Tę polemikę, tę krytykę. Wykrzyczałeś głośniej niż inni. Ale jakie z tego dobro? Co z tego wyniknęło? Nie? To jest ten motyw taki, że prawdą jest... bardzo często się też pojęciem prawdy ludzi szantażuje, nie? Tak się mówi, no, i że w imię prawdy się coś robi. Nie? Ale prawdą życia są po prostu inni ludzie, z którymi jesteśmy. I jeśli ja miałbym poświęcić, no to tak trzeba po góralsku, jak u Tischnera właśnie. Nie prawdy sukoj, ino kolegów. No nie w tym sensie, jak to w polityce rozumieją, że koledzy najważniejsi, a tam
prawda, i żeby było z tego. Tylko chodzi o to, że prawdę roznojdziesz, drugi rozstracisz. A jak kolegę stracisz, to już koniec. Nie? I to jest coś takiego. No. Nieraz się mówi na takich ludzi, którzy w ten sposób żyją, że są zbyt miękcy, prawda? Że jakby zbyt się certolą. Ja wtedy mówię bardzo poważnie i bardzo tak mocno, że nie ma większej wartości niż więź między mną a drugim człowiekiem. Nie ma większej. Jak wychowywałem dzieci, miałem dla nich w zasadzie dwie nauki. Po pierwsze, musicie się nauczyć gotować, bo to jest bardzo ważne w wychowaniu, żeby dzieci się nauczyły gotować. A po drugie, możecie wszystko spieprzyć, nawet edukację, ale nie wolno wam spieprzyć więzi między wami. Wszystko inne da się naprawić. Wszystko, w edukację da się naprawić. Nie tak, to nie tą drogą, to inną. Coś zawsze będziesz robił. Ale jak się pokłócicie jako rodzeństwo, to stracicie coś najważniejszego w życiu. I to są takie rzeczy. Widzę potem rodziny, które są świetnie wykształcone, ale podzielone. I są nieszczęśliwe. No nie? No, dziękować Bogu, dzieci się moje też pokształciły trochę, nie? ale myślę, że to dotyczy w ogóle całego społeczeństwa, nie? Że jakby budujemy społeczeństwo ciągle i edukując, i ucząc, nawet w domu tego uczymy. Uczymy do rywalizacji, do konkurowania, do tego, żebyś wygrał, prawda? Do tego, żebyś był najlepszy. Zamiast do zespołowego życia po prostu. A przecież nasze życie jest zespołowe. Nikt sam niczego nie zrobi na tym świecie, choćby nie wiem, jakim był Elonem Muskiem czy innym. Każdy sukces, za sukcesem każdego milionera stoi cała masa ludzi, którzy po prostu na ten sukces pracowali. Nie? I to jest chyba coś takiego, co też ludziom sobie jakoś trudno uświadomić. Boją się bardzo, że przegrają w jakimś wyścigu. Ale najgorszą przegraną jest stracić więź. Najgorszą przegraną, stracić więź z ojcem, z matką, z bratem, z siostrą, z przyjacielem, z przyjaciółką. Czasem jest to nieuchronne. Czasem jest tu cena za, nie wiem, dojrzałość, za dojrzewanie. Ale jeżeli nie musi, jeżeli nie trzeba tej ceny zapłacić, prawda? Jeżeli ta więź nie była traumatyczna, no bo też i tak bywa, nie? Że bywa traumą. To naprawdę warto zrobić wiele, żeby to ocalić, nie? Coś takiego. Nie no, po prostu wczoraj był ksiądz tutaj i to on powinien takie nauki głosić, a nie ja. Tomek, jest tam jeszcze? Jest. I słucha uważnie. A czego uczysz się, Wojtku, od tych ludzi zwanych niepełnosprawnymi intelektualnie? Jaka to jest lekcja dla ciebie? No właśnie uczę się tego, żeby, no chyba takiej pokory wobec życia, no właśnie, żeby, ale pokory w takim rozumieniu dobrym tego słowa, bo często pokorę znowu rozumiemy negatywnie, a pokora jest czymś bardzo pięknym po prostu. To jest takie rozumienie, że życie moje składa się z tego i z tego. I dobrze, że to mam, prawda? Dobrze, że to dostałem, bo to jest obszar, w którym ja i przyjaźnie, i znajomości, w których mogę się poruszać, rozwijać lepiej czy gorzej, ale oni nie są zachłanni. No to znaczy, to jest pewne uproszczenie, bo już jak się siądzie do obiadu, to niektórzy jedzą tyle, ile na stole jest, prawda? Jak sąsiad nie zje, to też mu zjedzą, prawda? No, ale to wynika z tego. Tak. Ale nie są zachłanni w takim sensie, że żeby jakby z tego życia właśnie wydrapywać jakoś nie wiadomo ile, nie? I nie poświęcą tego dla relacji. Właśnie, nie poświęcą tego dla relacji. I w tym sensie są to piękni ludzie i w jakimś wymiarze od nas doskonalsi, że mają właśnie ten, jakby relacja jest pierwotna, no. Usiąść. Kiedyś zapytano mojego przyjaciela Ryśka, który jeździł z nami na obozy, jak wygląda taki obóz letni. Więc Rysiek mówi tak, no wstajemy rano,
jest śniadanie. Potem no coś tam robimy, jakoś schodzi do obiadu, jest obiad, po obiedzie siesta, odpoczynek, jakoś schodzi do kolacji, jest kolacja, no po kolacji pogodny wieczór, coś jeszcze zjemy, idziemy spać. I ja sobie pomyślałem, właściwie Rysiek powiedział prawdę. No wiadomo, że jeździmy też, oczywiście jedziemy coś zobaczyć. Gdybyśmy byli w tym rejonie, pewnie byśmy sobie przyjechali zobaczyć Dwór Miłosza, no bo byliśmy teraz w Zakopanem, tośmy poszli zobaczyć Harendę na przykład, nie? Nawiasem mówiąc, bardzo Państwu polecam, żeby tam pojechać. To jest jednak bardzo piękne miejsce. Taki dom, który się tak zachował, właściwie jeden do jeden, tak po Kasprowiczach, nie? No i tego, i tam sobie posiedzieliśmy, pani nam poopowiadała różne rzeczy, pozwoli nam podotykać i tak dalej, wszystko fajnie, ale my w zasadzie przeżywamy radość, to jest taki tydzień, kiedy ja przeżywam radość bycia taką po prostu, gdzie nikt nic ode mnie nie chce w sensie wyprodukowania czegoś, wiesz, nie? Tylko jakby... Bardzo trudno się o tym mówi, żeby też nie popaść w taki rodzaj banału, bo to nie jest ani takie życie łatwe, ani... Ale oni mają takie... No jest to też mnóstwo humoru, no trzeba szczerze powiedzieć. Mam taką przyjaciółkę Magdę. Tak, właśnie pani Kasiu. To jest mnóstwo humoru, bo mam taką przyjaciółkę Magdę. Na przykład idziemy z Magdą w Pieniny. Wchodzimy do doliny i Magda mówi, o, jak tu się zmieniło. Magda, ty tu kiedyś byłaś? Nie, no coś ty. I od razu cała okoliczność wycieczki jest po prostu, nie? Świat się lepszy robi. Albo jest Paulina. Paulina jest taka potężna, ma zespół Downa, ale jest taka duża dziewczyna, nie? I no, a takie co jakiś czas pojedzonka, na przykład gniewam się na Wojtka Bonowicza, nie? I takie, tak nic z tego, nicowego niby się. Jakieś tak chciałem zażartować i też mówię do Pauliny, gniewam się na Paulinę Bzdoń. Ona patrzy na mnie zaskoczona i mówi, wybaczam ci. I rozumiecie, że w takim świecie człowiek żyjąc nie jest w stanie po prostu, no nie wiem, może to nie jest dobrze tak zestawiać, ale potem na przykład wracam do Krakowa, do domu, no puszczam ten telewizor i widzę to, co się wyrabia w Sejmie i to, czy gdzieś tam. I to po prostu jest, jakbyś widzisz taką biedę tych ludzi, którzy w to poszli, którzy poszli w urodę władzy, nie wiem, w pokusę, i którzy mówią dziwnym językiem do ciebie, do siebie wzajemnie, którzy sobie właściwie odbierają najpiękniejszą radość życia. Bo myślą, że no mają adrenalinę z władzy, rozumiem, że to im daje jakiś rodzaj przyjemności, nie? I myśli sobie, że właśnie to jest wielka prawda w tych przyjaciołach moich, nie? Że to jest szczęście, no szczęście po prostu. No co mam wam powiedzieć? Szczęście. Także tak. No, różne mi się sytuacje przypominają, a nie wszystkie się dają opowiedzieć. No tak. Piszesz w książce o jednym z takich sposobów pocieszenia, budowania pocieszenia, którym jest poezja, którym są wiersze. No nareszcie, bo taki właśnie temat naszego spotkania, że do literatury mieliśmy mówić, a nie... I zanim zaczniemy w ogóle czytać wiersze, to chcę, żebyś powiedział, co jest takiego w poezji, co jest, idzie w duchu tej twojej filozofii. Cieszenia, w ogóle w pisaniu wierszy. No myślę, że tu już publiczność też jest trochę przygotowana do tego przez stałe bywanie tutaj. Ale rzeczywiście my sobie nie uświadamiamy, jak ważną umiejętność kształtuje poezja. Taką właśnie wrażliwość na słowo i na to, że słowo... może nas, że słowo jakby za każdym razem jest trochę inne, prawda? Bo są te różne osobowości poetyckie i właściwie to samo słowo pracuje inaczej, w innym sąsiedztwie,
no jest niewielki tekst, więc trzeba się na tym tekście, jakby ten tekst nauczyć czytać bardzo uważnie. Wczoraj czytałeś wiersz Babcia Herberta. Tam na końcu jest takie sformułowanie, które jest bardzo zagadkowe. Trochęście za szybko przylizgnęli się po tym, no ale wiadomo, jak leci czas, to trzeba. Ale co to właściwie znaczy? Szorstką powierzchnię i dno słowa. Co to jest dno słowa? Prawda? Poeta rzuca nam coś takiego, rzuca nam takie sformułowanie i nie da się powiedzieć, że nie da się tego tak prosto zamienić na jakieś dyskursywne omówienie, nie? Że tak jakby poezja działa w ten sposób, że my mamy już poukładane klocki językowe, mniej więcej wiemy, co pasuje do czego, jak to powinien ten łańcuszek wyglądać. Nagle przychodzi poetka, poeta i nam to dekomponuje. I no szorstka powierzchnia słowa to jeszcze możemy zrozumieć, że to jest ten dźwięk, to jest jego szelest, prawda? Ale co by to miało być to dno? Co by to miało być to dno, nie? I to tak właśnie jest. On nam dekomponuje, wprowadza nas w stan pewnej dezorientacji. Może w mniejszym stopniu dotyczy to takich poetów jak Miłosz, którzy jednak są zainteresowani pewną klarownością tego obrazu, prawda? Klarownością zdania. Ale w wierszach ostatnich jest też trochę takich zagadek, prawda? Gdzie widać, że on jakby nie dąży do takiego wykończenia. Ale nawet taki poeta jak Miłosz potrafi mieć takie momenty, które są właściwie takimi momentami wewnętrznego, nie wiem, niepokoju czy... I teraz dlaczego to nam przynosi w sumie pocieszenie? No bo to nas uczy rozumieć język właśnie, dostrzegać wielowarstwowość języka. My żyjemy w świecie, który niesamowicie spłaszczonym językiem. Nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy. Włączając radio, włączając telewizję, czytając informacje. No w tej chwili w internecie w ogóle już kluje nawet niepoprawność. Bardzo wiele jest niepoprawności językowej. Ona jest coraz powszechniejsza, no bo to się ten mechanizm się napędza. Coraz gorzej się opłaca tych ludzi, którzy nad tym pracują. Coraz częściej pracują też nad tym już programy, które redagują te informacje w oparciu o inne informacje już źle zredagowane. Krótko mówiąc, jest dużo takiej płaskości, byle jakości, takiej nieciekawości. To jest nieciekawy ten język. On może nas informuje o czymś, ale to nie jest ciekawe po prostu. I teraz poezja, literatura w ogóle, ale poezja w szczególności jakby musi nam to jakby spulchnić, prawda? Żeby to znowu wybujało, żeby zaczęło żyć, żeby doprowadzić tam. To czasem się robi przez bardzo proste środki. Reznikow jest takim przypadkiem i wielu poetów, których ja bardzo cenię, poetek, nie wiem, Krystyna Miłobędzka, Ryszard Krynicki. A czasem robi się środkami bardziej wyrafinowanymi. Taka jest cała poezja awangardowa na przykład, kiedy ona dużo bardziej ingeruje jakby w ten naturalny tok mowy, albo pokazuje go inaczej niż myśmy się przyzwyczaili, jakby rozbija go właśnie, rozpycha się w nim, nie? Chce nam pokazać, co się tam kryje pod spodem, no właśnie, jakie jest to dno, gdzie to dno słowa jest, prawda? Czy tam jest więcej, że tak powiem, den, czy... Przepraszam, że tak mówię metaforami, proszę Państwa, ale to trochę się nie da inaczej. A wydaje mi się, że za mało i bardzo się cieszę właśnie, że Krasnogruda się zdecydowała na ten wysiłek, że jakby nie rozmawia się, co jest istotą właściwie spotkania z poezją. Młodych ludzi się inicjuje w poezję, bo się im zadaje te wiersze do interpretacji, ale wiersze nie są po to, żeby nam opowiedzieć, nie wiem, historię literatury, żeby nam opowiedzieć takie czy inne wydarzenia historyczne, nie? Ciągle się tak jednak w szkole czyta, przy wszystkich zmianach, a one są do czegoś innego właśnie. Tak opisać to można normalnie opisać tekstem, prawda? To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jakby pokazać całą dynamikę słowa. Wojtku, chciałbym, zanim
Ja się muszę pożegnać, bo tam pani Kasia musi... Wrócicie. Dobra. A, to dobrze. To dobra. No nie, no w ogóle nie ma za co przepraszać. No. Żebyśmy, zanim przeczytamy twoje wiersze, żebyśmy na moment powrócili do takiej poetyki rekolekcji, jeśli byś się zgodził. I ja bym ci przeczytał... Ja tu już cały czas odbieram chleb Tomkowi. Tak. To jest sumienie. Naszego wspólnego, bo ja go strasznie też cenię i kocham, Władimira Holana, takiego czeskiego poetę, którego przywołujesz tu w książce. Jeśli pozwolisz, ja bym przeczytał ten wiersz i poprosił cię o komentarz. Dobra? Więc po tym życiu miałyby nas kiedyś obudzić przeraźliwe jęki trąb i rogów? Odpuść mi, Boże, ale krzepię się wiarą, że początek i wskrzeszenie wszystkich nas, nieboszczyków, obwieści po prostu pianie koguta. Potem przez chwilę zostaniemy jeszcze w łóżku. Pierwsza wstanie mama. Usłyszymy, jak cichutko rozpala ogień, jak cichutko stawia wodę na blaszę i troskliwie wyjmuje z szafy młynek do kawy. Będziemy znowu w domu. Zawsze muszę Państwu powiedzieć, że zawsze mam takie łzy troszkę tu w oczach przy tym wierszu, odkąd się dowiedziałem, bo ja wcześniej opublikowałem ten wiersz w felietonie w tygodniku i pani redaktor Józefa Henelowa zawsze, jak ktoś do niej przychodził, to kilka razy prosiła, żeby jej ten wiersz czytać i ten felieton. Kiedy już nie sama nie widziała, słyszała słabiej, ale słyszała dosyć dobrze jeszcze mimo wszystko, natomiast już nie widziała. I ten wiersz jakoś szczególnie jej się podobał. No to jest taka prostota, prawda? To jest taki bardzo prosty obrazek. Znajdziemy taki u Różewicza, prawda? Chociaż u Różewicza to trochę bardziej skomplikowanie. Trzymałem za ręce mamę i tatę, czyli Pana Boga, prawda? U niego trochę to inaczej, ale ja myślę, że wszyscy mamy taką nadzieję, więc pewnie ona się ziści jakoś, że to tam będzie właśnie tak, nie? Że to się da przenieść. Ale myślę też, że ten wiersz mówi o czymś innym, to znaczy, że my już teraz możemy być w niebie, że my właściwie żyjemy w niebie, tylko nie umiemy tego dostrzec po prostu, nie? Nie umiemy dostrzec tego niebiańskiego wymiaru każdej chwili. No to jest oczywiście chwila specyficzna, chwila szczęścia, chwila budzenia się dnia, chwila, kiedy mama gotuje. Możeśmy się do tego bardzo przyzwyczaili, bo nam zawsze ktoś przygotowywał to jedzenie i tak dalej. Ale to jest chwila szczęścia tak naprawdę, że my wstajemy, przychodzimy i już mamy gotowe śniadanie. No a potem się uczymy sami przygotowywać. Niebo jest bliżej niż się myśli w ogóle. Jest bardzo blisko właściwie między nami. Nie? I no Holland miał bardzo dużo przemyśleń. Holland miał córkę z zespołem Downa, Katarzynkę. I myślę, że go to też wiele rzeczy jakby mu pokazało. Z piękna, że trzeba po prostu cieszyć się tym pięknem. Nie trzeba, po prostu, że to nam przynosi radość. To nie jest żadne trzeba w sensie powinności. Przepraszam, że tak się poprawiam sam siebie i tak trochę dukam, ale używamy czasem niedobrych słów. A to nie o to chodzi, że masz teraz, państwo macie teraz wyjść i tu radość życia, prawda? To nie, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie o to chodzi. Ta radość życia wpłynie w nas w momencie, kiedy my przestaniemy jej przeszkadzać. To jest coś takiego, nie? Nie na zasadzie naszej decyzji, tylko na zasadzie jakby oczyszczenia, otworzenia się i
No i coś, to jest o tym ten wiersz, że właściwie niebo będzie proste. No. Wczoraj czytaliście tą tkaninę Herberta. O czym w końcu to jest ten wiersz? To jest właściwie to samo, co w wierszu U wrót doliny. Że może jednak się uda do tego nieba przemycić. Tę siekierę, tego ptaszka, prawda? Że my to weźmiemy ze sobą. Czółno i całun i wszystko, całą pracę naszą, tak, że jakby przeniesie się na drugą stronę, nie? To jest świetne, bo że niebo nie jest nagrodą za, nie jest jakby jakąś nową rzeczywistością w nagrodę za tą rzeczywistość, tylko że to jest ta rzeczywistość jakby w innym przeżyciu, o, coś takiego. Troszkę taka apokatastazis Miłosza, prawda? Czyli przywrócenie, tak? Czyli że odzyskamy tym czółnem, przeniesiemy, odzyskamy każdy drobiazg, każde światło z tej strony. Ktoś mi ładnie powiedział kiedyś teolog, że Bóg nas pozbiera. Właśnie. Bo my, to w tym sensie, w jakim jesteśmy niepozbierani, nie? Że jakby pozbiera, to pokaże nam, gdzie to... Ja już tu było, zbawienie już tu było, tylko żeście nie zauważyli. No coś takiego. To przeczytasz? No coś przeczytam swoje, oczywiście, proszę nawet Państwa. Nawet obiecałeś, że może coś premierowego tak, przeczytamy. Tak. No właśnie. Ale zacznę od przekładu, który zrobiłem, także on jest w tym dzienniku pocieszenia. To jest przekład wiersza Raymonda Carvera, właściwie trochę parafraza, którego też bardzo lubię za jego prostotę. Wiersz nosi tytuł Deszcz. Obudziłem się dziś rano z silną pokusą, by ten dzień spędzić w łóżku i czytać. Przez chwilę zmagałem się z tą myślą. Potem spojrzałem przez okno na deszcz i poddałem się. Oddałem się całkowicie w ręce tego deszczowego poranka. Czy chciałbym przeżyć swoje życie raz jeszcze? Popełnić te same niewybaczalne błędy? Tak. Gdyby istniał choć cień szansy, tak. Myślę, że to jest bardzo piękny wiersz. Tak? Chciałbym, żebyśmy wszyscy mogli tak powiedzieć, nie? Dobrze, to przeczytam Państwu coś z Bonowicza. Już nie będzie takie dobre, ale ja coś tam umiem zawsze. Coś się Państwu może spodoba. Mam tutaj taką książkę, Druga ręka. Chętnie z niej czytam. To już właściwie są ostatnie egzemplarze tej książki. To jest moja przedostatnia książka. Ale niestety ostatnia się już sprzedała, wielkie rzeczy, i mi została tylko ta druga ręka. Wiersz. Znalazłem wiersz sprzed 20 lat. Czy na pewno mój? Chciałbym, lecz ten, kto go napisał, od dawna milczy. Może takie nie za dużo, nie za ciężkie, żeby było. O. Odżywianie. Ron Padgett, jestem mu wdzięczny, w wierszu o frankfurterce pisze, że spadła mu z nieba i że była jak Adam i Ewa, razem wzięci. W dziennikach poetów trudno znaleźć wyznania w rodzaju dziś rano gotowałem parówki. A przecież poeci jedzą parówki, frankfurterki, kaszankę. Sam lubię parówki. O dobrą kaszankę coraz trudniej. Niektóre parówki można by jeść w piątek i podawać wegetarianom. Lecz w dniach, w których jestem wegetarianinem, jem po prostu sałatę i ser. W tych dniach myślę o tym, ile krwi trafiło już na mój stół. Ile zwierzęcego strachu pochodzi z jedzenia. Modlitwa wielkiego ciała. Boże, tu muszę wstać, zawsze czytam na stojąco, żeby było wiadomo, o kim jest ten wiersz. Boże, uczyń mnie czymś mniejszym. Taki olbrzym chodzi po mieście. Mój syn mówi, poznałem cię po skrzypieniu kości. Uczyń mnie czymś małym,
żebym się nie bał o włosy, zęby, kolana. Zrób kieszonkową wersję mnie. Teraz będzie seria takich krótkich bardzo. Lubię takie pisać. Państwo widzą, że nie będzie bardzo obciążające. Napisz, a zobaczysz. Napisz to, o czym wszyscy wiedzą. Zobaczysz, ile będzie interpretacji. Nie potrzebuję, naprawdę nie potrzebuję nowych nazw na stare rzeczy. Medium. Wiem, co jest święte. Nie wiem, co jest grane. W hotelu. Dzień dobry, mówię, choć widzę tylko wózek z bielizną. Dzień dobry, odpowiada, choć widzi tylko wózek z bielizną. Upór. Napisz do poety. Wyślij kartkę albo napisz na Facebooku, że jego ślepy upór jest ci potrzebny. Ja może jeszcze jeden z tego tomu i przeczytam Państwu taki nowy z ostatnich dni. Może ten ostatni przeczytam, z ostatnich dni, tu z karteczki. Tak. Ja tak piszę, jeszcze tradycyjnie rączką na kartce. On akurat dobrze pasuje do otoczenia, w którym jesteśmy. Modlitwa. Tyle pięknych starych drzew, tyle pięknych młodych. Młodość niczym się nie różni od starości. Niech łódź Charona przewozi jabłka z jednej strony na drugą. Chciałbym żyć jeszcze 20, może 30 lat, ale to chyba niemożliwe. Chciałbym, żeby na mój widok ludzie uśmiechali się. Dobrze, że go spotkałem. To taki prościutki, ale... Coś was zasmuciłem, czy coś? Nie. Bo taki smuteczek jakiś na sali. Patrzcie na świnkę, patrzcie na świnkę. Jak się wam tylko robi smutno, to... Czasem ludzie właśnie tak się pytają. Pan taki wesoły, pogodny, a te wiersze coś takie smutne. Co pan tak... No ale nie, mam nadzieję, że one nie są aż tak bardzo. Zazwyczaj jak czytam te krótkie, to ludziom się podobają, ale widzę. O, przeczytam wiersz, który się podobał ministrowi Bodnarowi. To może was ożywi. Podobno, krótki też bardzo, podobno. Wiersze, których nie przeczytali politycy, prawnicy, lekarze i księża, nie działają. Napis przy torze. Pół świata nas nienawidzi, drugie pół to my. Pierwsza lekcja. To poważny taki, krótki, ale bardzo poważny wiersz. Pierwsza lekcja. Ilu ludzi zginęło w Oświęcimiu? Spytała pani. Skuliłem się i modliłem w duchu, żeby było ich jak najmniej. Możliwe zakończenie. A potem wszyscy Polacy wstąpili do nieba i już nie było Polaków. Fajna wizja, nie? Co byście powiedzieli? No amen, nie wszyscy wstąpili do nieba, nie ma się czym. No więc lubię, jak Państwo widzicie, takie krótkie, bardzo rzadko mi się udaje coś dłuższego napisać. Czytać jeszcze? Chcecie sobie posłuchać takich różnych... Właśnie, bo tu się tak wymądrzam, to może taki wiersz właśnie autokrytyczny. Treść. Czy mówię, jakbym wiedział? Nie wiem. Jest jasny dzień i ciemny. Pochylam się, żeby lepiej widzieć i widzę, że twarz jeszcze nie wygasła. Ziemia, niebo i twarz pomiędzy nimi. Ale z takiej innej poetyki trochę, to jest wiersz, który jest w pewnym sensie rozmową z Miłoszem, z Herbertem, z innymi. Echa.
Idą dzieci ścieżką przez niebieskie morze. Świat nad nimi drży. W głębi statko owiec wygląda jak podarty żagiel, wyrzucony na brzeg. Szczęśliwy, kto tego dnia został w domu. Kto może wiązać pomidory, owijać folią kasztany. Idą dzieci, śmiało podnosząc oczy, przywołując psa, który odłączył się od stada. Głowa nad nimi chora, półprzytomna, oparta o słup upału, złoty blask niosą na plecach mrówki. Idą dzieci, tornistry mają powalane ziemią, jakby wyszły z okopów i szybko przebierają nogami. Za wzgórzem otwiera się wielka szkoła, pod ciemnym lasem słychać śmiech. Stamtąd odpływają statki, ruszają pociągi. Opowiadanie. Jeżeli sypiasz sam, dobrze, żeby ściany nie były zbyt grube. Nawet gdy ludzie cię nie znają, odwiedzają cię przynajmniej ich głosy. W salonie fryzjerskim zasnąłem na fotelu. Facet z brzytwą musiał delikatnie przestawić mi głowę. Dobrze wspominam miasta, w których ludzie darli się na siebie w nocy. Miasta pogrążone w ciszy przerażały mnie. Nie jestem odważny ani zachłanny. Latem lubię obserwować czekających na pociąg, a zimą śnieg przed domem. Nawiasem mówiąc, mam taką zabawną historię, bo moi znajomi zmienili mieszkanie i mają takie mieszkanie, które utworzono dzieląc strych takimi bardzo cienkimi ścianami. W związku z tym słyszą dokładnie wszystko, co się dzieje u sąsiadów i na ścianie wymalowali sobie te słowa. Jeżeli sypiasz sam, dobrze, żeby ściany nie były zbyt grube. I kazali mi się tam podpisać jeszcze. Żeby, no tak to jest. Może wystarczy, nie wiem, coś byście chcieli jeszcze. No bo ja mam teraz zapytać o coś. Właśnie, taką myśl, żeby państwo oddać głos i jeśli mielibyście... Gdyby nie było tylko z podium do... ochotę, tak, włączyć się do tej rozmowy, to bardzo prosimy. Zapraszamy. Czy mamy trzeci mikrofon, Piotruś? Tak, w razie czego. Ty nie bój się, że tu jest taka cisza. To nie jest... Nie. Ja sobie wiesz, tak żartuję, trochę prowokuję. Ja wiem, że bardzo państwo paraliżuje po prostu obecność poety z Krakowa. Jak wiadomo, jest to miasto, które wydało wielu poetów i ciągle wydaje i właściwie nieustająco ci poeci z tego Krakowa, prawda? I właśnie poza Krakowem nie ma poezji, prawda? I właściwie tylko tam jest poezja. I jak się w Krakowie nie zaistnieje, to się nigdzie nie da. Pamiętam, to jest takie, pamiętam, jak zacząłem jeździć tak na pierwsze spotkania po kraju i to było dla mnie zdumiewające odkrycie, że przyjazd z Krakowa jest traktowany jakby przyjechało do ciebie, nie wiem, król polski czy coś takiego, nie? W Poznaniu, w Gdańsku. Rozumiecie, nie? Znaczy to po prostu w Białymstoku, no rozumiecie, znaczy to po prostu jakiś, wtedy zrozumiałem też, jak bardzo dużo jest do zrobienia w kwestii takiego samopoczucia ludzi w różnych miejscach, nie? Polska jest oczywiście okropnie scentralizowana, ale i Kraków oczywiście jest miejscem bardzo twórczym, bardzo miejscem, które naprawdę jest rzeczywiście pod tym względem wyjątkowe. Było i jest, bo było i jest. Tak mi się wydaje, że... I też się często nie docenia tego, że Kraków to nie jest tylko jakby te wielkie pomniki, prawda, te wielkie postaci noblistów i prawie noblistów, jak Stanisław Lem na przykład w literaturze, ale też to jest cała wielka robota taka awangardy krakowskiej, krakowskiego ruchu takiego kontestacyjnego, prawda, tego, z którego hipisowskiego, trochę potem posthipisowskiego, tak, przeróżnych rzeczy. To jest naprawdę taka mieszanina, tylu ludzi robi kulturę w Krakowie tak bardzo różną od piwnicy pod baranami, prawda, że to się trochę czasem ten obraz wykrzywia. To tak a propos Krakowa.
Coś tam macie w głowie? Jest. Podzielcie się. Bardzo proszę. No oczywiście, aha, moja pani doktor musi. Już idzie mikrofon. Wyniki mam dobre, mówię. Potem omówimy. Tak. Dobra. Ja chciałam powiedzieć, że w pana, w twoich tekstach uderzająca jest taka ogromna życzliwość w stosunku do ludzi, takie zaciekawienie nimi, ale zawsze bardzo pozytywne. Zawsze takie pozbawione absolutnie jakiejś takiej krytycznej oceny. Znaczy krytyczna ocena może tam jest, ale jakiejś złośliwości, jakiegoś gniewu, jakiegoś rozżalenia na nich. Jest pozytywne nastawienie. I ja chciałam zapytać, skąd ci się to wzięło? Czy to jest twoja taka cecha od dzieciństwa, czy wziąłeś to z domu, z wychowania, czy też jest to jakoś wypracowane? Bo to jest bardzo piękne, tak? To inspiruje naprawdę w kierunku takiej, my czytając to, no jesteśmy zainspirowani, żeby właśnie tak żyć, jak ty to mówisz, ale podpowiedz nam, jak dochodzi się do takiej postawy. Bardzo, wbrew pozorom, bardzo trudno jest na to pytanie odpowiedzieć, bo trzeba by znowu zrobić trochę taką podróż jakby w głąb siebie. Wydaje mi się, że fundamentem życzliwości jest to, że się usłyszało w swoim życiu dostatecznie wiele razy, jak wielką wartością jest to, że istniejesz. Problem bardzo wielu ludzi. No wiemy to, kiedy jest mowa na przykład o, nie wiem, o narkotykach albo tych problemach. Byłem na takim spotkaniu niedawno, Kuba Żulczyk występował. Kuba jest taki bezceremonialny, taki bardzo, te powieści są takie ciemne i tak dalej, taki jest szorstki. Ale Kuba na tym spotkaniu, gdzie go pytano o narkotyki i tak dalej, dlaczego się po to sięga, odpowiedział bardzo prosto i brutalnie, bo nie mówi się dzieciom, że są wartością, że po prostu dzieci nie słyszą tego. W związku z tym, jak tego nie słyszą, muszą coś z tym zrobić, bo wydaje im się, że nie są. Nie? No więc ja miałem to wielkie szczęście, że przy wszystkich perturbacjach życiowych mojej rodziny miałem bardzo silne takie poczucie, tak, że z pana Wojciecha będzie pociecha. No to, co wiele razy mówiłem, babcia moja Emilia, świętej pamięci, z pana Wojciecha będzie pociecha i koniec. I teraz choćbyście mi co tu powiedzieli i nawet byście wyszli, nie kupili żadnej książki, to mi to nic nie robi, bo ja słyszę tą babcię, prawda? I każdy powinien mieć taką babcię i ten głos sobie słyszeć, bo w końcu o to chodzi w życiu, żeby nam ktoś to powiedział. A dzieci słyszą często komunikaty, może nawet słyszą te komunikaty miłości też, tylko że równocześnie słyszą bardzo dużo komunikatów, wymagań, oceny, są nieustannie oceniane i to po prostu im w nich zabija tą wiarę w siebie. No. I wtedy jest łatwiej o życzliwość, kiedy ty sam się czujesz bezpiecznie, to wtedy jakby, no wiesz, no cóż tam, prawda. Nie wiem, na czym to polega, ale na przykład jak ja idę do urzędu, to zawsze wszystko jakoś łatwiej załatwiam, a jak idzie ktoś inny, ja zawsze jak wchodzę uśmiechnięty. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest. Nawet jak mam zły dzień, to jakoś tak, prawda? Bo może ta osoba też ma zły dzień, nie? No nie wszystkiego, znaczy nie od razu, nie, żebyście nie myśleli, że wam wszystko załatwię, nie? Jak pójdę, ale że generalnie jakby spotykam się raczej z życzliwością ludzką, ale dlatego, że być może no właśnie wychodzę i do nich tak, a nie inaczej. No. Jakoś może, ale jak mówię, to jest bardzo istotne, że się nie niesie w sobie jakiejś takiej rany z dzieciństwa, gdzie ktoś nam coś powiedział takiego, co nas bardzo zabolało, albo kto nas, ktoś bliski, no często to niestety może być ojciec lub matka, prawda. Znam takie dziewczyny, które całe życie właściwie niosą w sobie taki żal do rodziców, bo nigdy nie usłyszały takiego słowa właśnie radości. Nawet usłyszały, że kocham i tam dalej, i tak dalej, ale tak naprawdę nie uwierzyły w to, nie? Bo i szukają tego potem, no nie? W mężczyznach i tak próbują tu i tam, ale. No więc to są takie sytuacje.
więc chyba to mam łatwiej. No. Także wszystko dzięki babci, no i babciom, babci, rodzicom. No. Bardzo ważne jest, żeby się zachwycać dziećmi. Nie, to jest też często, mylimy trochę zachwyt dziećmi z rozpieszczaniem dzieci. To są zupełnie dwie różne sprawy. Ludzie rozpieszczają, bo się nie umieją zachwycić. Prawda? Jak dziecko poczuje, że to ono tam, on, wiadomo, że dalej nas będzie ciągnąć. Tato, jeszcze ostatnia, jeszcze tą zabaweczkę kupmy, jest już naprawdę ostatnia na wczasach, już więcej nie będę, już nic nie będę więcej chciał, nie? No to mają te swoje pokusy, no niestety. No świat jest tak potwornie skonstruowany, że po prostu pobudza nasze pokusy nieustannie. Nie? Ale to nie, jakby dawanie dzieciom rzeczy, rozpieszczanie i chwalenie się nimi, to zupełnie jest czymś innym niż zachwyt dzieckiem własnym. I jak dziecko to dozna tego od rodziców, od dziadków, to po prostu to jest tak niesamowite wyposażenie na życie, wiesz, no, że nawet potem, jak przychodzą różne trudne sytuacje, to jakoś się łatwiej je przechodzi. No. No, mieliśmy o literaturze rozmawiać, a tu, proszę Państwa, tak się zrobiło. No, ja może zawód zmienię, zamiast będę pisał, to będę takim coachem. I was tu będę zaraz urabiał, prawda, jak to... No ta książka tak troszkę się zapowiada tak, przez wydawcę, tak, nie? Tak, zresztą proszę bardzo. Bardzo proszę na mnie. Tam cytowałeś taki wiersz... O możliwości przeżycia życia jeszcze raz na nowo. To był taki film Dzień Świstaka, nie? Ten motyw tam był. Ale chciałem cię zapytać o motyw upływu czasu w poezji, bo on może być dramatem, ale może też być budujące, to znaczy może być zachwytem nad tym, co ten czas przynosi. Powiedz, który z tych motywów jest ci bliższy? No wiesz, no, to jest wbrew pozorom bardzo nieproste pytanie, bo jest w tym wierszu, który czytałem, w tym nowym takie zdanie bardzo kategoryczne, to akurat ono trochę zawdzięcza waszej wczorajszej dyskusji, nie? Że starość czy młodość się niczym nie różni od starości, prawda? Pod pewnym względem się naprawdę nie różni, nie? I coraz częściej dojrzewa we mnie takie przeżycie, w którym czas jakby przestaje być interesujący. Tylko interesujące jest to, że są pewne rzeczy, które czasowi jakby nie podlegały. To może nie często, ale ma się takie doświadczenie, nie wiem, spotykamy tych 90-latków naszych, prawda, wybitnych i nagle sobie myślimy, jest coś takiego, wieczna młodość w człowieku, nie? Jakby to, że to ciało jest słabsze, że ono jest właściwie już nieładne, że jest krzywe, że się przewraca, nie? Jakby nie miało znaczenia, że jest jakiś taki rodzaj błysku w tej osobie, który... I mówię także o osobie, która już nie może mówić nawet, prawda? To, co nazywamy niezręcznie godnością, to jest tak naprawdę to, co wieczne w człowieku, nie? I to mówię wieczność nie tylko w sensie religijnym, tylko myślę sobie właśnie w takim sensie, że jest coś takiego stałego w człowieku, co przy tych wszystkich zmianach i tak dalej, co z niego promieniuje też na innych. Więc w tym, tak myślę trochę. Nie wiem, czy to jest jasne, co ja tu mówię, ale jeśli nie, to bardzo dobrze. Bo to jest są takie sfery, do których nie bardzo się można słowem dobrać właściwie, nie? Wczoraj czytaliście ten wiersz obecność Miłosza. No właśnie, jest też takie niebezpieczeństwo, że się będzie zakrywać, jakby, że
tam jest taki fragment, że jakby religia przychodzi i trochę nam zakrywa tego, no trzeba powiedzieć wprost może, że zakrywa nam tego Boga. Religia tyleż nam umożliwia drogę, co nam zakrywa. Przez to, że nam go pokazuje na przykład jako takiego właśnie nauczyciela czy sędziego, co nas będzie rozliczał przede wszystkim. Ale to nie jest wizja ewangeliczna. Oczywiście jest wizja sądu w Ewangelii. Tam można do tego komentarz zrobić cały historyczno-literacki, jak ona się tam znalazła. No ale przyjmijmy, że ona tam jest częścią tego. Nie? Ale nawet ten sąd nie jest do końca takim sądem. To bardzo dziwny sąd skądinąd, bo my właściwie oceniamy ludzi na podstawie tego, ile chodzą do świątyni, z kim śpią, jakie tam mają rozmaite inne po prostu przymioty, gdzie byli, co zwiedzili, na jaką pielgrzymkę poszli, nie? A tam jakby to w ogóle wszystko nie ma znaczenia. Ja muszę powiedzieć, zawsze mnie ta scena niesamowicie przejmowała, że nie dałeś wody, nie dałeś jeść i to cię skazuje, to jest najgorzej, co zrobiłeś. Nie? A tutaj możesz wymyślać takie podziały między ludźmi, ten jest lepszy katolik, ten jest bardziej otwarty, ale to w ogóle nie o to chodziło, nie chodzi. Nie? Nie wiem, dlaczego mi się to przypomniało teraz, ale... No, więc można tak skonstruować religię i często konstruujemy wiele innych rzeczy w ten sposób, że one nam zasłaniają istotę sprawy. I bardzo dużo potem wysiłku nas kosztuje, żeby te przesłony zacząć traktować jak przesłonę właśnie, że można to zdjąć, nie bać się tego zdjąć. Na tym polega w tej chwili to całe napięcie w Kościele też polskim, nie? Że po prostu on poświęcił tyle energii, żeby zbudować tę konstrukcję, która z jednej strony była ekranem, na którym jakby wyświetlano Boga, ale w pewnym momencie ekran zaczął już dominować, prawda? I trzeba po prostu zrobić jakiś rodzaj resetu, no. Coś takiego. Mhm. Kończy ci się bateria. Musimy, tak, mówiąc Miłoszem, musimy się tego zbawić. No. Bardzo proszę. Mhm. Może ja. Proszę Państwa, 16 kwietnia gdzieś tu ktoś... w tym roku skończyłem 70 lat. Pięknie. Proszę Państwa, ponad 68 lat przeżyłem jako osoba z niepełnosprawnością. 20 ostatnie lat przeżyłem wciąż z żywym tętniakiem w głowie. I proszę Państwa, nie zauważyłem tych rzeczy, o których wyście tu mówili przez te dwa dni. Ja te dwa dni przesiedziałem tu przy tym stoliku i słuchałem tego wszystkiego. I rzeczywiście jakiś nonsens chyba, że ja nie zauważyłem tych rzeczy, o których wy tak autorytatywnie mówiliście, o ludziach starych, o tym, jak przeżywają, co się im należy, czego się im nie należy. Jak można rozmawiać z osobami niepełnosprawnymi, z którymi zresztą ja też od 20 lat wciąż współpracuję. Głupio mi po prostu, bo zupełnie nieświadomie przeżyłem te 70 lat. I wszedłem w starość. Dziękuję Wam, żeście mi powiedzieli, jak należy to rozumieć. Dzięki, Jurku. A pójdźmy dziękuję, z mikrofonem. Ale wydaje mi się, że Pan na pewno tak nie przeżył tego. Tak czuję, że Pan by nam mógł dużo więcej powiedzieć, niż ja mogę powiedzieć. No właśnie, o to chodzi. Znaczy, myślę. No tak by było też posłuchać. Ja właśnie dlatego chciałem, żeby Państwo też mówili. Bo ja wyczułem, że Pan trochę tak ironicznie nas komentuje, ale niepotrzebnie. Bo ironia odgradza Pana od nas w tej chwili, a ona jest niepotrzebna, bo Pańskie doświadczenie jest prawdopodobnie bardzo głębokie, ale proszę uwierzyć, że my też możemy mieć głębokie doświadczenia. Chociaż sami nie zmagamy się z niepełnosprawnością. Nie?
ale próbujemy iść z innymi, no nie? Jakoś zrozumieć, słuchać ich też, nie? No, spotkanie polega na tym, że my mówimy, a państwo słuchają, ale oczywiście chętnie bym posłuchał, jak to wygląda z drugiej strony, tak. Nie ma powodu, żeby się oddzielać, nie? Na pewno, oczywiście. Bardzo mi się podobało, co pan mówił. No, dziękuję. I tej apoteozy Dnia Codziennego, jest to cudowne. Tego właśnie myślę, że mnie przez 70 lat brakowało. Aha. Takiej informacji, takiej codzienności, takiego uświadomienia, że dzisiaj wstałem i jest święto. Mama zrobiła, jest super, jest raj. Okej, rozumiem teraz, dobrze. Dziękuję, to rozumiem teraz lepiej. Dziękuję, że pan to dopowiedział. Dzień dobry państwu, Janusz. Proszę pana, mam takie pytanie. Rozmawialiśmy tutaj wspólnie, pan czytał utwory swoje i deklarował komentarze na temat innych utworów. I tak słyszałem w pana głosie i w pana komentarzach bardziej rys pedagogiczny poezji niż autoteliczny. Chciałem, żeby się pan do tego odniósł. Co pan uważa za poezję i z czego pan czerpie jako poeta? Nie mówię tutaj o wzorcach, ale interesuje mnie język, jego ta właśnie głęboka strona, nie ta szorstka. Tak nawiązując do bachtinowskiego powiedzenia, że słowo ma gra w wielu sztukach i ma swoją pamięć. Z czego pan czerpie najbardziej i jakich poetów, jakie style pan ceni? Dlaczego? Dziękuję. Rzeczywiście nasze spotkanie się trochę tak ukształtowało, no bo też ta książka ma taki charakter jakby rozmowy o naszej sytuacji dzisiaj, prawda? I co z nią właściwie zrobić? Co człowiek powinien zrobić ze sobą? Ale był taki moment, kiedy tłumaczyłem o tym, jak właściwie działa słowo w poezji. Jak ono, i to był ten moment autoteliczny, prawda? Na tym polega autoteliczność, że słowo zwraca na siebie uwagę, prawda? Zaczyna inaczej trochę funkcjonować niż w języku codziennym. Czasem to jest odrobina tej zmiany, nawet to, że jest podzielone na wersy na przykład, to już powoduje, że my trochę w nas jakby włącza się uwaga pewna, nie? Że musimy być uważni przy tym podziale, bo z jakichś powodów poeta, poetka to przełamał, nie? I przy tym słowie musi się pojawić pauza, której normalnie może by w języku nie było. Więc o to chodzi chyba, że ona nas na różne sposoby, bo są tacy poeci bardziej i poetki bardziej wyczulone właśnie na to, żeby jeszcze mocniej ten przekaz komplikować, żeby on był jeszcze bardziej taki prowokujący. No ja, jak państwo słyszeli, raczej piszę bardzo takimi prostymi zdaniami i ta zaczepka jest trochę inna. Ona ma charakter, ona czasem jest nagle wrzucone jakieś takie zdanie. No, jeszcze raz się odwołam do tego przykładu przed chwili. Starość niczym się nie różni od młodości. Co on zgłupiał, nie widzi, prawda, oczu nie ma. No nie, jest takie zdanie wrzucone i teraz chodzi o to, żeby się nad nim zastanowić. Dlaczego ktoś tak mówi? Dlaczego się ośmielił i w jakim kontekście tak powiedzieć? Czy to jest rzeczywiście bez sensu zdanie? Czy to jest może jednak zdanie, które ma nas sprowokować do jakiegoś innego spojrzenia? Nie? Tak, poezja też tak może działać. Nie? Wie pan, duży wykład musiałbym zrobić na temat tego, co działa jako inspiracja. Ja bardzo dużo po prostu czytam poezji, starszej ode mnie i młodszej ode mnie. Słucham, przyglądam się kolegom, koleżankom, młodszym także, dużo młodszym nawet. Inspirująca jest dla mnie także literatura pisana prozą, w której również jest bardzo dużo takiego elementu u tych wielkich pisarzy, nie wiem, jak Płatonow i inni podobni, prawda, takiego elementu właśnie no rewolty takiej pewnej, prawda, takiej rewolty językowej, nie? Takiego rozstrzelnienia języka i pokazania, że on
może też inaczej funkcjonować, niż funkcjonuje na co dzień w naszych ustach. No. A z drugiej strony słucham bardzo uważnie, jak ludzie mówią na przykład. Z przejęzyczeń ludzkich, jak Państwo wiecie, można zrobić niezłą literaturę. I też oczywiście jeśli... Tak, Białoszewski, naturalnie. Ale oczywiście moją tradycją poetycką są chyba ci wszyscy tacy poetyccy, my ich tak ogólnie nazywamy obiektywistami, czyli ci, którzy piszą rysują dosyć proste obrazki takie, nie? Tak właśnie jak ten obrazek Holana. Tylko one są z pozoru proste, tam zawsze się coś dzieje takiego, co tę prostotę trochę, może nie zawsze, ale często się dzieje coś takiego, co tę prostotę narusza, prawda? Tak jak i w tym wierszu Tedeum Reznikowa, który cytowałem, czy w tym wierszu Carvera, który właśnie budzi się i co on właśnie przeżywa, tak właśnie, co sprawia, że on nagle dokonuje takiego aktu afirmacji swojego życia. Ten deszcz, no wygląda to, że ten deszcz ma jakby w sobie jakąś taką siłę oczyszczenia, nie? No. Życie Carvera było bardzo ciemne, głęboka choroba, zmaganie z alkoholizmem, rozpad związków rozmaitych, krzywdzenie kobiet i tak dalej. To nie było... Dlaczego ten człowiek mówi, chciałbym... Dobrze, dziękuję. Jest dużo takiej poezji też, o której się nie pamięta. Ja od pewnego czasu staram się w ramach salonów poezji w Krakowie z Anią Dymną przypominać takie poetki czy poetów, których właściwie się zapomniało. W pewnym sensie takim poetą jest Jerzy Ficowski na przykład, o którego tu się akurat Krasnogruda bardzo stara i przypomina, ale który jakoś nie mógł mieć nigdy swoich 5 minut i nie zobaczono, jak ważnym jest poetą, ale Joanna Kulmowa, nie wiem, Małgorzata Hilar, którą kiedyś czytała cała Polska, która może nie jest wybitną mistrzynią słowa, ale jest jakaś ogromna prawda w tej poezji, jeśli chodzi o miłość, o kobiecość i tak dalej. Więc czasem nawet nieoczekiwanie do czegoś wracam, co niekoniecznie łączy się z tym, co sam pisze. No. To jest zresztą skądinąd wielki nasz przywilej. Wyobraźcie sobie, pomyślcie, że my możemy ciągle spotykać Joannę Kulmową, Jerzego Ficowskiego. Wielu ludzi nie możemy spotkać, no bo nie zostało. A nawet jak możemy spotkać, to tylko w takich pośrednich świadectwach. A tu, jak czytamy wiersze nieżyjących poetów, poetek, to my jakby... wchodzimy do ich wnętrza po prostu i czytamy ich wewnątrz. To po prostu bardziej intymnie niż nieraz wyglądają nasze relacje z żyjącymi, bliskimi nam ludźmi. To też jest bardzo przejmujące, że właściwie, że literatura daje taką możliwość. Przy wszystkich zasłonach, jakie tworzy i tak dalej. Nie? Tadeusz Nowak to jest też taki poeta, który jakoś teraz powraca. Nie wiem, może by coś kiedyś tu zrobić, żeby... On bardzo piękny. Jak wczoraj czytaliście Brewiarz, to mi się przypomniały psalmy Nowaka właśnie, jak takie dziwne, rozwichrzone, właściwie ta wyobraźnia, która właściwie taka jest rozedrgana cała, nie? No. Dzięki, że wspomniałeś Jerzego Ficowskiego. Będziemy go tutaj świętować stulecie urodzin we wrześniu. No właśnie, w tym roku jest. I chcę powiedzieć na koniec tak, bo proszę bardzo, Małgosiu, właśnie chciałem zapytać, czy... Piotruś tam jest z tyłu. Chciałam zapytać o księdza Tischnera. Czy dużo w swojej pracy twórczej, pisarskiej poświęciłeś księdzu Tischnerowi? Chciałam zapytać, jak on
jest w twoim osobistym życiu, w twoim losie? Jak jest obecny? To się oczywiście trochę zmienia w miarę jak, nie wiem, ubywa mi tych obowiązków tischnerowskich. No jak przez te 20 lat zredagowałem sporo jego takich rozproszonych pism. No i to się powoli kończy, ta praca, nie? Pracę biograficzną właściwie też już zamknąłem, nie prowadzę dalej badań. Kilka lat temu ukazało się nowe wydanie biografii. No niemniej oczywiście to jest taka postać, którą jakby człowiek nosi w sobie, no nie ma siły. Myślę, że dużo, znaczy wiele takich pryncypiów, którymi się kieruję, mógłbym powiedzieć, że to są pryncypia jakoś tischnerowskie, nie? Takich wektorów w życiu, nie? To jest to jakoś, ciągle wierzę na przykład w to, że słowo jednak ma siłę przekonywania, że warto jest, no to co wy określacie, budowanie mostu, prawda? Że muszą być mostowi ludzie, nie? Że po prostu trzeba w to wierzyć, że przy największych nawet konfliktach, napięciach da się jakoś ludzi posadzić obok siebie i znaleźć jakiś rodzaj porozumienia. Nie? Bardzo to jest trudne w tej chwili, bardzo to jest trudne. Polityka zdominowała tak bardzo życie, że no ja widzę, jak to się idzie na wesele, to nawet jak państwo młodzi ustalają, kto będzie jak siedział na weselu, to wiadomo, że nie można Konfederacji posadzić z Koalicją Obywatelską, bo będzie bójka, nie? I to jest naprawdę... Ale z drugiej strony, wiecie, przychodzą takie sytuacje, spali się dom na Podhalu i wszyscy wrzucają do kapelusza, nie? I wtedy sobie myślimy, może jednak jeszcze jest nadzieja dla tego narodu, nie? No, to, że to... Że może jednak, prawda, że... I to, więc to są takie momenty, kiedy sobie uświadamiamy, że jest coś głębiej. W końcu nie ma znaczenia, jak na kogo ten lekarz głosował, jeśli on leczy, nie? No. Ale niewątpliwie to jest jeden z wielkich problemów i dlatego tak ważne jest takie pracowanie nad słowem, nad słowem dialogu, nad cierpliwością, nad pewnym rodzajem, właśnie nad taką czułością też dla literatury właśnie, prawda? Bo ona uczy uważności, no może to słowo nie padło, ale poezja uczy uważnego spojrzenia po prostu, uważnego słuchania, bo ty musisz się skupić nad tym wierszem po prostu. I jak się nauczysz skupiać, to jest mała nadzieja, ale jest. Że może też nauczysz się czytać innego człowieka po prostu. Nie? Ja się tak w sumie tak napisałem trochę ironiczny felieton, a w sumie się cieszyłem, jak tych dwóch sławnych poszło na chwilę do więzienia i wzięli ze sobą wiersze Herberta. Wiecie, o kim mowa. No, te widoki cech w Pałacu Prezydenckiego wyciągnęli. Jeszcze się okazało, że zdążyli gdzieś tego Herberta łapnąć i poszli obaj. I może czytali w więzieniu. Ja bym chciał, żeby czytali. No na Boga, niech szef tajnej policji w Polsce czyta Herberta, może, bo on przecież był szefem tajnej policji, więc jeśli szef tajnej policji czyta Herberta, może coś tam wreszcie w tej pale się zaświeci, jakaś lampa, nie? Wierzę, że słowo ma zmienia, że po prostu może zmieniać, no więc tak. Więc to jest tischnerowskie po prostu. No to mi się wydaje, że to Tischner miał taką ogromną wiarę, że nagadać i przekonać. I że Pana Boga też, to znaczy. Jest taka piękna jego książka Pod koniec życia, zrobiona z rozmów z chorym, już właściwie mówiącym szeptem wysilonym Tischnerem, przekonać Pana Boga. I tam jest to zdanie, nie? Że Pana Boga też można przekonać. Nie? No. Jest taka piękna historia. Tischner kiedyś przyszedł do nas do redakcji Znaku. To będzie dobre na finał, ale jeszcze przeczytam jeden wiersz, jak pozwolicie. Przyszedł do redakcji Znaku, już był bardzo schorowany, właśnie mówił tym szeptem takim wysilonym i zaczął opowiadać o takim swoim przyjacielu z Podhala. Czasem są takie ludzkie życiorysy, że jak to pisze Tettmayer, nie nasiał mu Pan Bóg szczęścia i mu nie wyrosło.
prawda, ani się nie ożenił, nie znalazł, ani tak jakoś gospodarkę zmarnował. No trochę pił, trochę, no tak, no po prostu tak nie bardzo się, poniewierał się po tym świecie. Powiedzmy, że miał na imię Maciuś. Nie? Ten Maciuś się tak poniewierał po tym świecie, ale ciekawa rzecz, mówił Tischner, że w Maciusiu zachowała się ta podstawowa nadzieja. I Maciuś wyobrażał sobie, napisał nawet taki wiersz, że jak pójdzie do nieba, Pan Bóg usiądzie koło niego, położy mu rękę na ramieniu i powie, przepraszam cię, Maciuś. Myślałem, że powiesz, wybaczam ci. To znaczy, jakby powiedział, wybaczam ci, to by była ta gorsza teologia. Ta wielka teologia mówi, że tak to jest, tak to będzie. Nie? Przepraszam cię, Maciuś. Ja myślę, że... Bardzo fajnie, dziękuję. Wspomniał pan o dobrej i złej pokorze. Czy to nie wskazuje na pewien relatywizm? Ale relatywizm jest dobry, proszę pana, bo nie wszystko na tym świecie jest absolutne. Muszą być te rzeczy relatywne, nie? Jest pokora, która człowieka niszczy. Człowiek jest uniżony, ale nie dlatego, że... No ona jest pokorą w taką, nie w sensie głębokim tego słowa, jest pewną postawą pokory, nie zewnętrzną. Ale... Pokora tak naprawdę nie polega na uniżoności, tylko na rozpoznaniu, jaka jest rzeczywista wartość tego, co ja potrafię, co mogę. Nie? Jestem, ona właściwie, prawda, że jakby no, znam swoje miejsce. O, to jest bardzo dobre takie, że pokora to jest znać swoje miejsce, wiem, kim jestem i umiem tego. I wtedy jakby to, że ktoś we mnie uderza, to mnie nie boli tak bardzo. A z drugiej strony nie wywyższam się, prawda? Siadać nisko, to co powiedział brat Albert. Nie? Siadać nisko nie dlatego, żeby pokazać innym, tylko dlatego, że tak jest lepiej po prostu, bo się zajmuje mniej miejsca, nie? Może ktoś inny potrzebuje siąść wyżej, no. To jest takie robienie też miejsca właśnie. Pokora robi miejsce innym, no. Tak bym to chyba powiedział, ale wie pan, niezręcznie, no. Każde słowo jest trochę, jakbyśmy nie objaśniali, wie pan, to i tak zawsze trochę będzie za mało, bo będzie brakowało, albo będzie nie tak. To też jest część życia po prostu. Literatura na to pokazuje bardzo dobrze, nie? No dobre jest to słowo, ale ono i tak jest jeszcze za małe. Dobre jest to zdanie, ale ono i tak nie trafia do końca, nie? I to jest też część pokory, że my to wiemy. Bo, no. Myślisz, Krzysiu, a czym proszę? Mogę jeszcze? Marcin, proszę, proszę. Proszę. To, co dzięki wam, jak ja jakoś biorę dzisiaj, to takie zrozumienie, że może trzeba pisać tym człowiekiem, którym jesteśmy. No. Ale to wytwarza pewien potem jakby problem, bo wtedy mamy do czynienia może z różną poezją, bo jesteśmy różni. No. Jak myślę sobie o tym, że akurat ty piszesz, może to są takie pocieszające rzecz budujące, wynikają, ale to wynika z jakiejś twojej biografii, tak? Jakieś, tak to opisałeś, jakichś fundamentalnych doświadczeń. I myślę sobie, jak wielu jest poetów, którzy mają te fundamentalne, fundujące doświadczenia kompletnie inne, a my nie mamy cierpliwości, żeby czytać tą poezję, spotkać się z tym człowiekiem. Sam na sama, to jest siła też poezji, że my możemy naprawdę spędzić ten czas sam na sam z wybranym człowiekiem i czasami to będzie, i myślę, że wielkość polega na tym, że każdego z nas jest, kiedy się otwieramy na to, żeby docenić tą różność, tą inność kogoś, nawet, która nie neguje, i to jest czasami trudne, która nie neguje tego, że ja mam prawo być tym, kim jestem. Nie? Tak. Że to, że Wojtek pisze świetne wiersze,
Nie znaczy, że Marcin musi pisać wiersze jak Wojtek. Zupełnie nie. Chociaż czasami moglibyśmy... Ale mogą być równie świetne. Mogą i to jest trudność potem, jak my możemy społecznie, kiedy mówimy, ten pisze dobre wiersze i często środowiska jakby czytają wiersze swoich, nie? I coś wspaniałego jakby umieć ciągle być otwartym na poetykę kogoś innego. I chciałbym przy tej okazji przywołać jakby takie spotkanie, które tutaj nie mogłem wczoraj tutaj być, nie udało mi się, jest jednym z ostatnich wierszy Czesława Miłosza, jeżeli to tam jakoś w dekadę zamkniemy, jest taki wspaniały wiersz Czesława Miłosza do Allena Ginsberga. Mm-hmm. Dla mnie to jest po prostu fenomenalne świadectwo jakby tego, co znaczy być poetą, być czytelnikiem i być człowiekiem, pomimo jakby całej swojej wielkości, czasami, która może nas, myślę, przeciążyć, a ten wiersz dla mnie pokazuje jego poziom. Nie wiem, czy mógłbym go przeczytać? No spróbuj, bo nie jest krótki. Nie? Tak. A nie będę go skracał. Allen, dobry człowieku, wielki poeto morderczego stulecia, ty, który upierając się w szaleństwie, doszedłeś do mądrości. Tobie wyznaję, moje życie nie było takie, jakbym chciał. I teraz, kiedy minęło, leży jak niepotrzebna opona na skraju drogi. Było takie jak życie milionów, przeciwko któremu buntowałeś się w imię poezji i wszechobecnego Boga. Poddane obyczajom, z wiedzą, że są absurdalne i konieczności, która zrywa co ranka i każe jechać do pracy, z niespełnionymi pragnieniami, nawet z niespełnioną chęcią krzyku i bicia głową w ścianę, z powtarzanym sobie zakazem nie wolno. Nie wolno pobłażać sobie, pozwalać na nic, nierobienie, rozmyślać o swoim bólu. Nie wolno szukać pomocy w szpitalu i u psychiatry. Nie dlatego, że obowiązek, ale także dlatego, że strach przed siłami, którym tylko popuścić, a pokaże się nasze błazeństwo. I żyłem w Ameryce, molocha, krótkowłosy i ogolony, wiążąc krawaty, pijąc bourbon przed telewizją co wieczór. Diabelskie karły pożądań koziołkowały we mnie. Byłem ich świadomy i wzruszałem ramionami. Razem z życiem to minie. Trwoga skradała się tuż. Musiałem udawać, że nigdy jej nie ma i że z innymi mnie łączy błogosławiona normalność. Taka też może być szkoła wizji, bez narkotyków i odciętego ucha Van Gogha i braterstwa najlepszych umysłów za kratami szpitali. Byłem instrumentem, słuchałem, wyławiając głosy z bełkotliwego chóru, tłumacząc na zdania jasne, z przecinkami i kropką. Zazdroszczę tobie odwagi absolutnego wyzwania, słów gorejących, zaciekłej klątwy proroka. Wstydliwe uśmiechy ironistów zachowano w muzeach i nie są wielką sztuką, ale pamiątką niewiary. Podczas kiedy twój wrzask bluźnierczy dalej rozlega się w neonowej pustyni, po której błądzi ludzkie plemię skazane na nierzeczywistość, Walt Whitman słucha i mówi: tak, właśnie trzeba, żeby ciała mężczyzn i kobiet zaprowadzić tam, gdzie wszystko jest spełnieniem i gdzie żyć odtąd będą w każdej przemienionej chwili. A twoje dziennikarskie banały, twoja broda i paciorki i strój buntownika tamtej epoki zostaną wybaczone. Albowiem nie szukamy tego, co doskonałe, szukamy tego, co zostaje z nieustannego dążenia, pamiętając, ile znaczy traw szczęśliwy, zbieg słów i okoliczności, ranek z obłokami, który później wyda się nieuchronny. Nie żądam od ciebie monumentalnego dzieła, które byłoby jak średniowieczna katedra nad francuską równiną. Sam miałem taką nadzieję i trudziłem się już jednak na wpół, wiedząc, że niezwykłe zmienia się w powszednie.
I w planetarnej mieszaninie wyznań i języków jesteśmy nie bardziej pamiętani niż wynalazcy kołowrotka albo tranzystora. Przyjm ten hołd ode mnie, który byłem tak inny, ale w tej samej służbie nienazwanej, w braku lepszych określeń, podając ją jedynie za czynność pisania wierszy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Ty też coś szukasz, widzę, Wojtku. Tak. Bardzo krótkim wierszem, bo już 2 godzinki minęły, no i trzeba trochę kości rozruszać. Także jestem do Państwa dyspozycji, jestem bardzo wdzięczny za to wszystko. Tak, ten wiersz mówi o tym, jak bardzo ważne jest, żeby też... jakby właśnie poezja uczy nas jakby wrażliwości na kogoś kompletnie innego. Prawda? Ginsberg był kompletnie inny niż Miłosz, kompletnie właściwie i w stosunku do słowa. No, może dzielił pewne wspólne pasje czy obszary, nie? Ale kompletnie inny stosunek do słowa, do ekspresji, do tego, jak właściwie poeta powinien się zachowywać także, prawda? Ale, a jednak jest ten poemat, który mu oddaje sprawiedliwość. Ja trochę przeczytam Państwu taki bardzo króciutki wiersz o tym, jak wygląda robota poety na co dzień. O, i to będzie moje pożegnanie z Państwem. W trudnych chwilach próbowałem coś napisać. Potem zasypiałem, budziłem się, zmęczony, czasem spłakany. Próbowałem coś napisać, lecz nic nie wychodziło. I zasypiałem z poczuciem klęski i ulgi. Dziękuję bardzo. Wojciech Bonowicz. Ja mam takie jedno jeszcze na koniec słowo komentarza do tego naszego spotkania. Troszkę Jurek mnie zainspirował w tym, ale byliśmy świadkami tego, czym Wojtek żyje na co dzień dzięki tym swoim dziennikom, jak wyczuwa puls czasu, jaką sobie mądrość życiową, praktyczną buduje. I potem przekładanie tego na wiersze, na poezję, na słowo. A to jest o tyle ważne, bo bardzo dużo jest takich doświadczeń, myślę, że też może Jurku i o tym chciałeś powiedzieć, że wiemy, czujemy, coś nam się przydarza, ale nie mamy tego daru słowa, prawda, który nagle nazwie to, co nienazywalne, czy przybliży przynajmniej. Wczoraj mówiliśmy o tym momencie cudów, jaki mamy dzięki Miłoszowi czy Herbertowi, że oni do ostatniej chwili życia, czyli już tam na progu, byli w pełni świadomi, bo mogli nie być, prawda? I mogli już ten moment mieć po prostu zaciemniony, prawda? Tak jak, więc to też to, co nam zostawili, jest już z tego momentu, o którym mi wczoraj mówiłeś, który ty znasz ze swojego doświadczenia, powrotu po komie, prawda? Z powrotem, jak to czółno się przesuwa, a że w tym jest właśnie ta sprawa daru znajdowania słów, prawda, i budowania niezależnie w jakiej poetyce i tak dalej, ale jednak przekazu, który potem z nami rezonuje, tak jak twoje wiersze dzisiaj rezonowały, do tego, o czym wcześniej mówiłeś. I wcale nie tworzyły z tego jakiegoś pedagogicznego przesłania. Czy nie tylko właśnie taką tkankę prawdziwego życia. I myślę, że w tym też jest ta pogodność, ta radość w tobie, którą czujemy, że jakby nie ma tego napięcia takiego do nauczania i przekonywania do swoich racji i tak dalej, dalej. To gdzie indziej się gdzieś toczy. I troszkę dzisiaj byliśmy świadkami takiego twojego warsztatu też od wewnątrz. Za to bardzo pięknie ci dziękuję. I twojej śwince również. Jeszcze raz Wojciech Bonowicz był z nami.